Proszę Państwa, w ostatnich nowościach odnośnie kosztów całego CPK, czyli CPK jest PL, Centralny Port Lotniczy, jak również wszystkie szprychy i część dróg, jak autostradowa obwodnica Warszawy. Ile to miało kosztować, ile ma kosztować i co się w tym projekcie dzieje? Mamy tutaj oficjalne informacje na stronie rządowej. Są to informacje, które powstały 21 września 2018 roku, jak widzimy. Były dwukrotnie już zmieniane, tak więc mam w tej chwili dostępu wersji archiwalnych, natomiast 24 stycznia i 3 lutego te wersje tu były poprawiane. Nie wiem, co było zmienione, nie będę insynuował niczego ani niczego tutaj dodatkowo sprawdzał. Natomiast mamy informacje na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego Solidarność. Czytamy tutaj, że Centralny Port Komunikacyjny CPK Solidarność ma być węzłem transportowym opartym na zintegrowanych ze sobą węzłach lotniczym i kolejowym. Warunkami rentowności planowanego portu lotniczego jest zapewnienie rozwoju ruchu transferowego do momentu otwarcia portu, w tym rozwój międzykontynentalnych połączeń lotniczych. Polska ma wszelkie zalety centrum komunikacyjnego dla Europy Środkowo-Wschodniej, przekonuje pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, w randze ministra Mikołaj Wild. Jak czytamy dalej, port lotniczy Solidarność ma powstać w miejscowości Stanisławów w gminie Baranów, 40 km od Warszawy. Możliwość zabezpieczenia odpowiedniej wielkości terenu uczyniło ze Stanisławowa odpowiednią lokalizację. Jako dotychczasowe kryterium oceny przyjęto również bliskość stolicy. Jak podkreślił pełnomocnik do spraw CPK, cytuję, będziemy dążyć do maksymalnego pogodzenia interesów mieszkańców okolicznych miejscowości. Z mój komentarz, mieszkańcy raczej czują się coraz bardziej oszukiwani z miejscowości, które mają być, czy są zarezerwowane pod PL. Dalej czytamy, w tym celu należy tego wynagrodzenia ludziom, którzy mieszkają na tym terenie. Dodał, że, cytuję, rząd przygotowuje ofertę godziwych odszkodowań. No mam nadzieję, że tak godziwych jak obecne pensje zarządu spółki CPK, czy często wielopokoleniowej tych ludzi tutaj, którzy są planowani do wysiedlenia pod ten port lotniczy, jak również pod wszystkie szprychy drogi, szprychy kolejowej drogi CPK. Dla osób, które nie zdecydują się na gratyfikację pieniężną, jesteśmy gotowi wybudować nowy Stanisławów. Spieszę z informacją, że to nie jest tylko Stanisławów, ale w rezerwacji jest 21 wiosek. Dokładnie 21 wiosek, nie jedna mała miejscowość. Natomiast dalej czytamy, bardzo ciekawa informacja. Pierwszy samolot odleci z Centralnego Portu Komunikacyjnego w połowie 2027 roku. Obecnie mamy informację, że ma być to 30 października 2027 roku. Natomiast dalej przechodzimy do jeszcze bardziej nowych informacji. Pan Wild deklarował, że koncepcja zakłada koszty komponentu lotniczego w wysokości 16-19 miliardów złotych w oparciu o koszty nieporównywalnych portów lotniczych na świecie. Nie wiem, gdzie były takie koszty, na pewno nie w Europie. To jest jedno. Kolejny koszt komponentu kolejowego w wysokości 8-9 miliardów złotych. W oparciu o szacunki zawarte w studium wykonalności dla budowy linii kolejowych dużych prędkości Warszawa-Łódź-Poznań-Wrocław. Tutaj chciałbym również później nawiązać do tego, co będzie mówione. Także zapamiętajcie tą cyfrę 8-9 miliardów za kolej, 16-19 miliardów za samolotnisko. Koszty komponentu drogowego to od 1,75 miliarda w przypadku małej tam rozbudowy do prawie 7 miliardów w przypadku rozbudowy autostradowej obwodnicy Warszawy w oparciu o szacunki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Łącznie realizacja podstawowych założeń dokumentu przy uwzględnieniu najszerszego zakresu prac zawiera się w kwotach mniej więcej 30-35 miliardów złotych. I co teraz z tym? Minęło 2 lata. Od tego dokumentu, od tych szacunków i od tego, co zostało zawarte. I mamy komisję, podkomisję 5 marca. I mamy pytanie, godzina 16:22. Pozwolę sobie tylko otworzyć tutaj.
Brawo, panie prezesie. Panie, proszę. To jak w szkole ja sobie tak notuję te sumy, panie przewodniczący. Ja bym chciałbym uzyskać odpowiedź na moje jedno konkretne, proste pytanie. Z tej informacji, które pan prezes mówi, to jest 125 miliardów. Tak? Czy pan prezes mógłby powtórzyć, bo pan wyżej wymienił taką bardziej tam obszerną sumę? A teraz pierwsza jakby informacja. Było zapewniane o 35 miliardach. W tej chwili mówimy o 125 miliardach po niespełna dwóch latach. Na te koleje? Jeszcze raz. Jeszcze raz. Na koleje w przeciągu dwóch. Tutaj w tej chwili się wypowiada pan, w tej chwili prezes Mikołaj Wild, poprzednio minister do spraw CPK Mikołaj Wild. Kolejnych perspektyw. Przewidziane jest, przy założeniu oczywiście, że zostanie uwzględniony cały projekt i tak dalej, przewidziane jest niemal 100 miliardów, niemal 100 miliardów złotych. A teraz w jaki sposób odnieść się do 8-9 miliardów zawartych w konspekcie? Ile to miało kosztować? W tej chwili ma to kosztować ponad 10 razy więcej. Na sam węzeł CPK, sam port, Solidarność, to są kwoty rzędu 25 miliardów złotych. Tutaj mamy kolejny dysonans, 16-19, a w tej chwili mówi się o 25 za sam port i węzeł CPK. O których nie. I kiedy mielibyśmy tę piękną wizję, kiedy ona by się zmaterializowała w perspektywie czasowej? Zgodnie z koncepcją rządową, termin pierwszego samolotu to jest koniec 2027 roku, to jest 30 października 2027, czyli początek sezonu zimowego. Jest to bardzo ambitny harmonogram i od samego początku doradcy techniczni mówią nam, jest to bardzo ambitny harmonogram. Natomiast na dzisiaj jest to harmonogram, który staramy się zrealizować. Proszę się nie gniewać, panie przewodniczący, ale jeszcze chciałbym uzyskać odpowiedź na moje pytanie, bo tu mam 100 miliardów plus 25 miliardów i do tego października, już PAL 6 tam później, ale do tego października 2027 roku rozumiem, że polski podatnik żadnych wydatków nie ponosi, tak? Bo to ma się wziąć z Unii Europejskiej i od inwestorów, tak? Zrozumiałem pana. Nie, to jest błędne rozumienie. To proszę mnie poprawić wobec tego. To co budżet państwa wydatkuje przez najbliższych 7 lat do 30 października 2027 roku? Zakres wydatków przeznaczonych na realizację portu Solidarność będzie wynikał z programu wieloletniego przewidzianego w ustawie o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, który wedle mojej wiedzy niebawem będzie przedmiotem obrad rządu. Wtedy będzie to również przedmiotem do wszelkiej debaty publicznej. Czyli odpowiedź konkretna na moje pytanie brzmi nie wiem. Czyli odpowiedź konkretna na pytanie pana posła brzmi, nie jestem upoważniony, żeby komentować działania rządu w tym zakresie. Po prostu. Okej, czyli mamy to na koniec do protokołu, że porozmawialiśmy o wielu ciekawych rzeczach, ale nie wiemy, ile to ma kosztować. Tak? Rozumiem, do protokołu. Rozumiem, że rząd ma przedstawić się. I tyle, i może zostawmy to bez komentarza. Proszę państwa,